Będą dzisiaj, będą. Czwartek rano, Sławek robi akryle na góry płytek, między sufitem a płytkami. Tylko ja to potrafię. Tylko Sławek to potrafi. Oczywiście. Dla sprawdzenia kupiłem wczoraj wałek do odcinki. Zobaczymy, czy to będzie działać. Ja wiem, że nie. Sławek mówi, że nie. Ja jestem przekonany, że tak. Przejdziemy do cieślika tu. Co robisz? Wężyki zakładałem do tapa. Wiesz, oryginalne były jakie? Miedziane rureczki były wkręcane. A niestety musimy tak sobie to tam ładnie wyprofilować, żeby się nam szuflada ładnie chodziła. Więc była potrzeba wymienić. No i super. Jest subcio. Nagryj pogodę, jak ona podjedzie. Pogoda dla bogaczy. To może być chłodno trochę. A tam, to jest wentylacja. To jest wentylacja, przynajmniej wypleśnieć, bo ktoś tak następny przyjechał. Najgorsze, bo zapomniałem. Dobra, przystępuję, zrobię sobie tam listewki, o, wpierw, a teraz przystępuję do fugowania tego panela od wanny. Sławek już pomalował na biało sufit, pierwszą warstwę. Tę drugą, jak to wyschnie, to będziemy lecieć ściany. Patrzcie, jak on to robi. Jak on to robi, z gracji, od determinacji. Sapku, co powiesz jeszcze? Że jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiłem tutaj. Silikoniki, montaż, deszczownicy, prysznica, panela. Pamele. Silikony. Pamele, będziemy kłaść? Silikony w półeczce. Ej, brakuje fugi. Pomalować na taki jakiś szary. Tu mamy chyba sample. Przykładowy kolor. Chyba taki to będzie. No i stoja. Suficik już Sławek pomalował. Pięknie się błyszczy. Mój waleczka, kibelek. Nara. Listwy przypodłogowe. Fakturę wystawić do autu. Listwy wokół drzwi. Tu jeszcze. Listwy na podzielenie nie robimy. Tu jeszcze nasz ten. Jak się nazywa? Carpenter. Carpenter jeszcze tu nie rozwiązał sytuacji. Jeszcze nie wiedzą, jakie to drzwi. On musi wyprodukować okrągłe drzwi, półokrągłe. Przyokrąglone, o. Jak już będzie osiągnąć? Myślę, że u Sepka progres dobry. U Sepka progres dobry, a u Sławka progres jaki? I zaczął malować. O, przepiękny kolor. Jeden robi jak się patrzy, a reszta? Reszta jak się robi. Patrzę dokładnie tak. No myślę, że będzie to fajne połączenie kolorów. Co myślisz, Sławku? Super. Elegancki, nie? Elegancko tego. Elegancko tego. Tylko deszczownicę przykręcić. Zrobisz to dzisiaj? Zaraz, jak już masz sufit gotowy, to już zaraz przykręcę deszczownicę. Już godzina temu był gotowy. Pojechał, nie? Pojechał mi po getrach. Także lecimy z robotą. Taka sytuacja. Tu już też patrzcie się, co się dzieje. Cyk! I się leje. I byle co? Super. Myślę, że ta łazienka dzisiaj będzie gotowa, nie? No pewnie. No możesz malować. Sytuacja? I żeby to nie dociskało, bo widzisz, to jest na sprężynie. Wypierdol to. Wytargaj to stąd. Bo możesz tą stroną malować. No. Wyjebaj to, no i może będzie lepiej. No ale spróbujmy. Jest taki nowy sprzęt, wałek do... Tak. 15 zyla seba za niego dał. Widzisz? No zajebiście idzie. Może jakby to blaszkę wywalił, to... Bo ona ci trzymie, nie no. Nacisko tego wałka. Wypierdol tą blaszkę. Tak, to... Rozpierdaj to i wybił. Tak zrobię. I będzie zarąbisty.
Więc tak wygląda odcinka. Co, bardzo dobrze. Zarobiliście. No, teraz... Myślę, że... To co wam teraz pokażę? Myślę, że jakby my to tak zostawili, to... W pakiecie Superlux. Jak to Sławek mówi, tak się tworzy legenda. Myślę, że nasza praca zostałaby niedoceniona poprzez niewypłacenie reszty pieniędzy. No, tyś już ten teraz. A tu? Jest nowy sprzęt za 15 zyla, o. Tuning zrobiłem. Pyk, tuning, o, pyk. Czy sprzęt nie trzeba chodzić? Człowieku. No, teraz to będzie pięknie. Teraz to będzie chodzić. Tylko muszę to poczyścić, bo jest to cały łódź łotwarby. Łotwarby? Widzimy kinaczki na łot, bo w którym wyjdzie. No. Sprzęt po tuningu. Round 2. Teraz do śmigania. Ha! Człowieku! To śmigamy. Da. Patrz jak idzie. Patrz. Człowieku. No myślę, że to już teraz jest fajne. No. Poprawę gdzie trzeba. Słabku. Wiesz co jest lepsze od tego? Tam w drugiej łazience mam zieloną taśmę. Ja to zrobię, tym zrobię, będzie idealne. Jeszcze nie wiecie jak, ale to zrobię. Tylko to potrwa. No jest. Czekaj, ten drugi. Ale majki. Zarobiliście, patrz. Szkoda, ten marek się nie kręci. Ale teraz już kręci. A byś to ciągnął? No, bo ta rączka wychodzi, nie? I tak se, żeby to dociskać i żeby to ciągło. A coś tu rysuje, kurna, nie? Czy to tam pędzelek, czy co to? A mówią, że ja, ten pędzelek też wyjebej. A mówią, że piszcie tylko wycieraczka samochodowa i kobieta na słucha. A twój Wałek też piszcie. A Wałek mokry. A Wałek mokry. Kurwa, idzie ci to. No myślę, że to będzie fajne. No to... Ja ci to mówię, że się to nie będzie nadawało. A, pisz tam. Też się znasz na więcej. No i to się już pojęciu. No. A to te kółka! To kółko to robi. Może to trzeba tak lekko... O. Ja pierdolę. Tak się buduje legendę właśnie. No jeszcze muszę nagrać tylko co się z tym stanie teraz. 15 funtów. O. Nie chcesz tego wysłać z powrotem do producenta? I tu widzimy transformację z różowo-białej łazienki na różowo-niebieską. Różowo-niebieski kolor. Przepięknie. Sławku, jak ci podoba ten kolor? Super. Myślę, że jest fajny, nie? Przepiękny urody łazienka będzie. Tak bardzo damsko ten niebieski kolor, tak pokazuje, że to jest bardzo damski kolor, nie? Jest. Jest, jest, jest. Także takie coś. No, no to tyle. Dobrze, że jest skończony. Ha, bo co tam? Tu jeszcze taki psikus widzę, że jeszcze raz wiem, co to za słowa się sypały przed chwilą. No ale takie rzeczy też się zdarzają. Też to trzeba nagrywać. Nie? Albo pokazywać prawdę, albo nie pokazywać nic. No ale jest pięknie. Mamy piątek rano. Piękna pogoda nas przywitała. Sławek ubrany odpowiednio. Ja co, że chcę długie gacie ubrał? Dzisiaj będę ja co? Oszczypany. Anus. Anus będzie czerwony. Co Sławku dzisiaj? Jaki plan na początek dnia? Zrobić... Będę robił skatingboardy. Skatingboardy, listwy przypodłogowe. Tam mamy półokrągłe miejsce jedno, to tam będzie musiał Sławek ponacinać, kapkę ukształtować go. Lekko. Lekko, taki rzeczy się ze szwagrem robiło już dawno. Dobra, prądu nie mamy na budowie oczywiście, bo to Anglia, to się... Prądu nie ma. Jest, a co fani jest. Na agregacie ludzie lecą i na bateriach w domu. Tu wam jeszcze pokażę, jak to wygląda.
No pięknie, no, piękny dom. Palma Chinook. Te okna już ten. Patrz jak to wygląda, jak te okna. Ładnie pomalowane. To nigdy nie będzie pomalowane. No teraz tu mam 35 styropianu. Nie będzie żadnego styropianu, już jest w środku styropian. Dobra. I tak to wygląda. Trzeba nacinać skirting boardy, żeby ich tu podoglinać. A ja się biorę za montaż prysznica. Kontynuacja malowania. Łazienka, nad którą pracuje Sebastian. Też troszeczkę taki niebieskawy. Szary. Szary z niebie, z tym, z domieszką niebieskiego. Niby to miał być biały, z delikatnym dodatkiem niebieskiego, ale według mnie to jest... A się czarno zrobiło, nie? Ciemno. Bardzo, bardzo niebieskie, bardzo szaro-niebieskie. Sam gusta i wyściki. Ale jest pięknie. Pięknie aż Mięknie. Telek mięknie. Zobaczmy jeszcze jak to szybciutko jeszcze. Tu już szafeczka poskładana pod umywalkę. Sławek jeszcze też pięknie pomalował. Mhm. Cudowny. Super. Cudowny już. Teraz widzę, że drewno maluje. Jest to tu przepięknej urody. No. Wykonana praca, tak? Jak ty tam był na drewno? A? Tam pod tym? Tam? Szybko? Powiedzcie? No. Tam nikt nie będzie zaglądał. Jakbyś bardzo chciał, to sobie możesz. To i tak nie zmienia faktu, że jest chujowy liści. Tego? Powinno to być pomalowane kiedy? Przed montażem. Przed montażem, no ale... To nic. To nic, jakoś i będzie. Bywał gorzej, a klaskali. Tyle. Tak, nakręcam film, to się kameruje. Się kameruje się. Mamy piątek, godzinę trzecią. Niestety 15. Z planów na zakończenie dwóch łazienek nic nie wyjdzie. Z biedą się uda tamtą skończyć. Bo jak to mówią, starzy górole, lepiej popuść. Tak. Ale udało się tu listwy przypodłogowe zrobić. Zlew Marek teraz wstawił. To nie jest zlew, tylko umywalka, zaraz ci kotlet napiszę. A dobra, bez znaczenia. Zlew czy umywalka. Jeden ten. No. Pan kotlet forever ci napisze. Dobra, chciałem jeszcze poruszyć parę tematów z naszych tych komentarzy, ale nie pamiętam co to było. To ich nie poruszysz, to w następnym filmie. Jeden na pewno. Sławku, dlaczego do Sebastiana mówisz smarkaczu? Bo jest młodszy. Sławek, ostatni dzień w pracy z nami. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Że się to kończy, tak? Wypoczęty. Człowiek będzie musiał się miesiąc zbierać. Żeby dojść do siebie, nie? Żeby co? Żeby do siebie dojść po taki... Tylko takie rzeczy. Dobra. Osiągnął poziom wiedzy. Tak, nauczył się. Tak, że możemy go z powrotem do Polski posłać. Może tam teraz naprawiać Polskę. Widzisz, Sławku? Mm-hmm. Nie ma za co. Mm-hmm. A tutaj w Marka łazience grzejnik założyłem przed chwilą. Pomalowałem listy przypodłogowe jeszcze raz. Sławek tu ponaprawiał to, co wczoraj taśma oderwała. I jeszcze raz to tam trzeba przemalować. No i tyle. I sprzątanie. Finito. Jeszcze unica założona. Teraz elektryk musimy przyjść światła założyć, bo niestety światło nie... A w ogóle prądu nie mają, to po cholerę im światła. Jest śmieszne. Żeby mieć światło w domu, potrzebują mieć gościa, który przyjedzie przepchać kabel. Potem następna osoba musi przyjechać z energetyki, podłączyć to na słup. Potem następna osoba, czyli już elektryk, musi przyjść i założyć im ten licznik i podłączyć główny kabel do licznika. Także potrzebują trzech fachowców, żeby mieć prąd w domu. Nadeszła wiekopomna chwila. Łazienka została skończona. Pyk. Jeszcze pozostało tylko poczyścić brodzik tutaj. Parapetu my nie robimy, tylko carpenter, czyli stolarz robi. Tak to wszystko wyszło. Jest przepięknie.
że mogą już korzystać. Klamek nie było, nie kupili właściciele, więc to się będą musieli sami martwić. Albo jak zdążą w przyszłym tygodniu, to im założymy, ale te, co są troszkę niemrawi, myślę, że wyszło pięknie.